Jak dotąd spotkaliśmy się z jednym horrorem w moim programie. Był to Alone in the Dark, Jack is Black. Jack is Back. Ale z tym horrorem to słabo mu wyszło. Czy gra o najdłuższym tytule w historii chociaż trochę nas przestraszy? Zobaczymy. Gra D pojawiła się najpierw na konsoli Panasonic 3DO w 1995 roku, żeby później pojawić się na Sega Saturn, PlayStation oraz komputery systemem MS-DOS. Gra przedstawia rodzaj rozgrywki nazywany filmem interaktywnym, w którym gracz wciska kierunki, w których postać może się poruszyć. Wszystkie kierunki są z góry naznaczone i nie zaznamy tutaj wolnej eksploracji. Taki sam system widzieliśmy już wcześniej w grze Cyberia. Wszystkie animacje w grze, czyli cały FMV, był wygenerowany na komputerach Amiga 4000. Cała gra była wyreżyserowana przez japońskiego kompozytora i twórcę gier Kenji Eno, który zasłynął ze stworzenia gry Real Sound za unikatowe rozwiązanie i wizję gry. Kolejnym sukcesem było omawiana dzisiaj przeze mnie gra D oraz jej kolejne odsłony. Eno utworzył studio Warp, w którym pracowali tacy znani twórcy jak Furnito Ueda, który wyreżyserował takie znane gry jak Ico i Shadow of the Colossus, oraz Takeshi Nozue, który pracował nad Final Fantasy VII Advent Children. Dzisiejszym tematem jest gra D, która w Japonii sprzedała się w milionie kopii i doczekała się nawet ponownego wydania. Przyjęła się bardzo ciepło w Japonii, trochę sytuacja się skomplikowała na zachodzie, gdzie gra została wydana w ograniczonej ilości i zabrakło jej na premierę. Przez taką decyzję Sony na zachodzie, twórca postanowił, że kolejne odsłony wyda tylko i wyłącznie na Sega Saturn. Tak też się dzieje i kolejne odsłony D, czyli Enemy Zero, pojawiają się tylko na Sega Saturn i Windowsa, a D2 tylko na Dreamcasta. W grze wcielamy się w Lauren Harris, która szuka swojego ojca, którego zamknięto w zakładzie psychiatrycznym za masowe morderstwo. Laura nie wierzy w oskarżenia i próbuje go odszukać, jak i dowiedzieć się prawdy. Sprawy się niestety trochę komplikują, gdyż wraz z jej przybyciem do zakładu, ten w tajemniczy sposób zamienia się w zamek ze śmiertelnymi pułapkami, w którym również dzieją się dziwne i trudne do wyjaśnienia rzeczy. Klimat jest bardzo mroczny, tajemniczy i o dziwo wciągający. Od pierwszych chwil chcemy dowiedzieć się czegoś więcej, chcemy sprawdzić, co się dzieje. Gra swoją budową przypomina mi trochę AD 2044. Przeszukujemy różne zakamarki, klikamy co możemy, znajdujemy różne wskazówki i próbujemy rozwiązać zagadki. Jeżeli mamy wśród oglądających miłośników gier przygodowych tego typu, to grę zdecydowanie mogę już polecić. Historia jest wciągająca, zagadki są wymagające, ale do rozwiązania. Przykładowo, na początku znajdujemy kawałek papieru, który z początku wydaje się niezapisany. Ale jak pozwiedzamy trochę pomieszczenie, znajdujemy na stole talerz z wodą. Jeżeli wsadzimy tam papier, on pokaże nam wskazówkę do zagadki.
poopowiadam jeszcze, ale nie chcę za bardzo zdradzać zagadek. Mogę powiedzieć tylko, że w tej grze trzeba zwracać uwagę na wszystko i zaglądać w każdy zakamarek. Najlepiej mieć pod ręką kartkę i długopis, bo czasem wskazówka z początku może przydać się w późniejszych etapach. Zagadki nie są trudne. Ja grając pierwszy raz doszedłem do czwartej, ostatniej płyty. Tak, gra umieszczona jest aż na czterech płytach. Jest to horror, ale czy straszny dzisiaj? Powiem wam, że tak i mimo bardzo starej animacji to czasami podskoczyłem. Ale więcej tutaj znajdziemy elementów odrażających. Takich, które spowodują nawet dzisiaj obrzydzenie, niekomfortowość. Z tym wiąże się bardzo ciekawa historia. Twórca gry, Kenji Eno, w grze zamieścił sceny kanibalizmu, jak i brutalności, ale z uwagi, że gra mogłaby nie przejść cenzury u wydawcy i mogła nie otrzymać zgody na wydanie, usunął te sceny. Gdy gra w tej wersji otrzymała aprobatę wydawcy, zlecili twórcy przekazanie jej do tłoczni. Ten w drodze do niej zamienił grę na pełną, czyli tą z kontrowersyjnymi scenami i właśnie ta została umieszczona na półkach. Co jak już wiecie, bardzo się opłaciło, bo gra okazała się sukcesem. Come to me. The one who I am to become needs blood for the change to be complete. You have seen what he will do, and it is your blood that he wants most. Laura, we are cursed. Chyba powiedziałem już wystarczająco na temat tej gry. Na koniec powiem, że bawiłem się przy niej naprawdę przednio. Klimatem przebija jak na razie wszystkie gry, w jakie grałem, no może poza Alien Trilogy, która też miała ciekawy klimat, ale to już inny rodzaj gry. Czuć tutaj nawet po latach dziwność i horror, ale jest widoczny tylko jak się zagłębimy w klimat. Tajemnica i sama historia jest w grze przedstawiona wzorcowo i ostatnie sceny dają wiele do myślenia. Sterowanie może teraz trochę odstraszać, ale po kilkunastu minutach przyzwyczajamy się. Zagadki są ciekawe i zmuszają czasami do myślenia, ale jak zapomnimy czegoś z początku, albo jak źle zapamiętamy, to będziemy musieli się wracać czasami kilka minut, żeby sprawdzić podpowiedź. Wszystko ładnie i pięknie, ale gra posiada dwie rzeczy, które wręcz rozwalają całość. Pierwszą rzeczą, która spowodowała, że myślałem, że gra nie działa poprawnie na PS3, to moment, gdy walczymy. Tak, w grze jest moment, gdzie mamy quick time eventy, polegające na przyciśnięciu danego przycisku w momencie, gdy ten się pojawi na ekranie. Czas na reakcję mamy nieduży, ale to nie jest największym problemem. Tutaj najbardziej przeszkadza czułość. Gra reaguje poprawnie tylko na jedno wciśnięcie. Jeżeli wciśniemy przycisk za mocno, giniemy. Za lekko, giniemy. Musimy wcisnąć pewnie, ale krótko. Na szczęście nie giniemy od błędu. Ale mamy powtórkę tej samej sceny w kółko i w kółko, aż przejdziemy sekwencję wzorowo. Po kilkudziesięciu próbach udało mi się przejść ten fragment. Thank you.
Ostatnią i chyba najbardziej rozwalającą mechaniką w grze dla pierwszego przejścia jest... może nie. Pokażę wam. Najpierw kontekst. Żebyście zaznali to chociaż w tym ułamku co ja. Gram sobie pięknie, zbliżam się praktycznie do końca, bo już kilka minut gram na ostatniej płycie. Znajduję zagadkę i próbuję ją rozwiązać. Już widzę schemat i buduje mi się rozwiązanie w głowie. Wiem, że już jestem blisko końca, zaintrygowany informacjami, które znalazłem parę chwil wcześniej. Rozwiązuję zagadkę, gdy nagle... Okazuje się, że gra ma ograniczenia czasowe i trzeba ją skończyć w określonym czasie, bo inaczej mamy game over. Serio. 2 godziny rozwiązywania zagadek i gra się tak kończy? Niby skąd mam to wiedzieć? No dobra, mówili mi gdzieś na początku, że trzeba odnaleźć ojca przed północą czy tam świtem. Nie pamiętam już, bo ten tekst piszę tydzień czy dwa po przejściu gry. Teraz, żeby wznowić rozgrywkę, trzeba zacząć od pierwszej płyty. Od pierwszej! Czyżby déjà vu z John'ego Bazookaton? To mnie rozwaliło najbardziej, tak więc jak będziecie grać w tę grę, to już będziecie wiedzieć, że musicie się zmieścić w określonym czasie. Co nie spowoduje u was takiego wielkiego zdziwienia, jak u mnie. Teraz to już koniec. Nie opowiem wam, jak się gra kończy oraz nie powiem, czego skrótem jest tytuł D. Musicie sami spróbować. Jak dla mnie gra jest świetna, ale z uwagi na sterowanie, ograniczenia czasowe oraz pewne niedociągnięcia w grafice, jak i zagadkach, grę oceniam na bardzo dobrą i polecam ją każdemu miłośnikowi gatunku. Ja, mimo że nie jestem nim, również bawiłem się świetnie, tak więc jak możecie sobie w nią pograć, to naprawdę polecam. Trzymajcie się i do zobaczenia następnym razem. Aha, skoro mówiłem o zagadkach, to nadal nikt nie rozwiązał mojego hasła z sezonu trzeciego. Tak więc jak chcecie zdobyć bardzo piękny zestaw PS1, to macie jeszcze szansę.